Bóg jest i dziś będziemy rozmawiać z osobami, które nie mają co do tego wątpliwości, czego i wam oczywiście bardzo życzymy. Krok drugi mówi o tym, że uwierzyliśmy, że siła większa od nas może przywrócić nam duchowe zdrowie i to niezależnie od tego, w jakich tarapatach się znaleźliście. Wśród plag, uzależnień, wśród gromów, które ładują się dziś na głowy, zwłaszcza młodych ludzi, jest ogromna ilość ludzi uzależnionych od seksu, pornografii, od zachowań ryzykownych w tej sferze. Dziś będziemy mieli osobową odtrutkę na tę plagę w osobie fantastycznych ludzi, dwójki narzeczonych, z którymi już za chwilę spotkamy się w studiu. A z nami jest Ewelina Głódź i Karim Mesaut. Witajcie. Bardzo serdecznie, miło mi was spotkać. Nie tak dawno, bo dwa dni temu spotkaliśmy się na takich spotkaniach walentynkowych, robionych przez diecezję łomżyńską. Generalnie temat był afera o seks, miłość czy pożądanie. No, taki chwytliwy bym powiedział. Dużo ludzi. I wśród tych wpatrzonych we was, bo dzieliliście się tam świadectwem twarzy, widziałem no niesamowity taki podziw, ciekawość, gdzieniegdzie zadziwienie w momencie, kiedy dzieliliście się swoim pomysłem na narzeczeństwo. Powiem wam, że sam byłem ujęty tym. Powiedzcie coś o tym, jak się poznaliście i czy od razu wiedzieliście, że wasz czas oczekiwania na ślub to będzie czas czystości. Jak się poznaliśmy? Ja byłam na pierwszym roku studiów i mieszkałam u sióstr zakonnych, które wynajmowały studentkom pokoje. Mhm. I w sumie w tamtym czasie to jeszcze nie była taka moja prosta droga, gdzie już szłam tak z Panem Bogiem, gdzie wszystko pięknie, ładnie wyglądało, gdzie już byłam tak przekonana co do tych wartości i co do tego, że jak spotkam kogoś, to na pewno będę chciała żyć w czystości. Gdzieś tam to sąsiedztwo mogło ci trochę doskwierać tych sióstr, czy nie? Nie doskwierało, raczej może pomagało, aczkolwiek może w tamtym momencie jeszcze tego tak nie doceniałam, tak jak wydaje mi się, że może teraz bym to doceniła. No i pewnego dnia się pojawił tam Karim razem z misjonarzami, którzy zakładali w Białymstoku wspólnotę Przymierze Miłosierdzia. Mhm. I po prostu, jako że siostry tam pochodziły z zagranicy, Włochy, Hiszpania, te okolice i misjonarze też, więc gdzieś tam podobne były tak języki i chcieli gdzieś tam się zapoznać. No i w sumie tam się spotkaliśmy pierwszy raz, potem gdzieś tam z powrotem nasze drogi się zbiegły. Ja jak spotkałam Karima, to wiedziałam, że chcę żyć w czystości, ale to wtedy pojęcie dla mnie znaczyło, że nie współżyjemy ze sobą przed ślubem, tak? I w zasadzie tyle. A cała reszta zupełnie inaczej wolna potem Amerykanka. Troszkę tak, zupełnie inaczej potem to zaczęło gdzieś tam wyglądać, się układać. Pamiętasz ten moment spotkania z Eweliną? Wtedy, kiedy przyszedłeś to nieść to miłosierdzie, bo to bracia Antonello, tak? To jest wspólnota. Tak, ojcowie Antonello. Przyszliście, żeby nieść miłosierdzie, a spotkałeś przyszłą żonę. Miejmy nadzieję, to jeszcze przed wami. Mam nadzieję, że tak się stanie. No tak, spotkałem tam Ewelinę. Z tym, że to spotkanie było bardzo krótkie. To, ja już nawet nie pamiętam, to trwało z 10 minut. Ja szczerze mówiąc to tak pamiętam tylko, że tam się pojawiły dwie dziewczyny, Ewelina i jej siostra, którą już znałem. Ewelinę dopiero poznałem. No i tyle. My się później wyszliśmy stamtąd. Kompletnie przez rok czasu nie mieliśmy najmniejszego kontaktu ze sobą. Także. Ale gdzieś tam na twardym dysku zapisał się ten fakt w pamięci? Tak, gdzieś tam się zapisał, ponieważ później po roku czasu powróciła ta myśl właśnie o Ewelinie. I jakoś tak się spotkaliśmy ponownie. Tam, no to było przy okazji ślubu i wesela mojego kolegi z Ostrołęki, także... Zaczęła się wasza wspólna historia, czyli na samym początku tej historii, która mam nadzieję będzie miała swoją piękną kulminację 18 lipca, kiedy powiecie sobie tak przed Panem Bogiem. Wiedziałeś już, jak chcesz, by wyglądało twoje narzeczeństwo, czy dojrzewałeś do tego w trakcie poznawania Eweliny? To znaczy... Ta myśl dotycząca, ten cały jakby pomysł na narzeczeństwo
Wstępnie już się pojawił tak jeszcze przed wejściem w związek z Eweliną. Aczkolwiek ja nie miałem pojęcia, jak to się dalej rozwinie. Ja nie wiedziałem, na czym to będzie polegać później. No zupełnie nie spodziewałem się tego, jak to będzie wyglądało później, tak jak to wygląda teraz. Jak to wygląda teraz? A więc tak. Co jest tym spoiwem waszego związku? Bo na pewno nie seks, bo to wiemy, że zostało wykluczone. Żyjemy w czystości aż do momentu, kiedy nie staniemy się jedno w sakramentalnym tego słowa znaczeniu. Myślę, że zdecydowanie tym spoiwem, naszym fundamentem jest Pan Bóg, tak? Kiedy odkryliśmy tą drogę. Ja tak jak wspominałam wcześniej, jak spotkałam Karima, to już gdzieś te wartości miałam zasiane. Akurat to tak się zbiegło też z moim nawróceniem. Jak ja spotkałam Karima, on też był w sumie osobą bardzo mi przy tym pomocną. On bardziej był tak ugruntowany w wierze i też pomagał mi po prostu iść w stronę Pana Boga, co też dla mnie jest tak bardzo piękne w związku naszym. I jak gdzieś tam akurat, jak się zaczął nasz związek, to też wzrastałam powoli w wierze. No i też, o czym wspominałam właśnie na debacie, ja zawsze tak lubię przedstawiać na zasadzie tej takiej piramidki, tak? Gdzie podstawowym tym fundamentem jest Pan Bóg, czyli te wartości duchowe. Czyli inaczej niż najbardziej... Maslowa, najpierw Pan Bóg. Tak, podobnie, tylko wymienić te wartości, tak? Potem dopiero gdzieś ta sfera taka psychologiczna, relacje między nami, a dopiero potem ta fizyczność, na którą będzie czas, tak? Żeby tutaj bliżej się poznawać, nie? Ale ta decyzja o tym, że tak naprawdę nie tylko seks będzie czymś, na co czekacie, ale nawet pocałunki, skąd to przyszło? Bo to nie jest naturalny wybór. Choć powiem wam, że słyszałem niedawno taką bardzo fajnie zresztą podaną koncepcję, że skoro będąc w małżeństwie nie całujesz się z innymi kobietami, no bo raczej tego nie robisz, jeśli byś robił, no to wszyscy byliby nieco oburzeni, prawda? No to tym bardziej czekając na nie, nie całujesz się, dopóki nie jest to ta twoja żona. Co było motywacją, że na taki pomysł wpadłeś, bo to była twoja inicjatywa, czy twoja? Tak, moja. Faktycznie, we mnie pojawiło się takie pragnienie, żeby swojej dziewczyny, aktualnie narzeczonej, nawet nie pocałować do czasu ślubu. Żeby? Dlaczego? To znaczy, to było takie pragnienie, po prostu pragnienie. Czekać z wszystkim. Tak. To wstępnie to tak już pojawiło się jeszcze przed w ogóle poznaniem, przed poznaniem się z Eweliną. Kiedy to usłyszałem od kolegi, który właśnie takie też pragnienie swoje wyraził. On z kolei usłyszał to na świadectwie wypowiedzianym przez tam pewną osobę na rekolekcjach ojca Jamesa Maniakala. To był tam taki jego duchowy syn, Richie, i on właśnie o tym powiedział. Ja też byłem na tych rekolekcjach, ale ja w ogóle tego nie zarejestrowałem, czegoś takiego. Ale kiedy ja usłyszałem, że coś takiego jest właśnie w ogóle możliwe, to ja od razu tego zapragnąłem. I później ja sobie po prostu przypomniałem o tym, będąc z Eweliną. No także tak stąd się wywodzi. Kiedy Karim ci o tym powiedział, co poczułaś, Ewelina? Czy nie było to dla ciebie trochę dziwne? Byłam zszokowana. Tak jak też właśnie na debacie wspominałam, dla mnie to też lubię wspominać ten moment, bo teraz z perspektywy, jak patrzę, to trochę tak z uśmiechem, trochę takim, z takim żartem, a wtedy dla mnie to też była taka dość poważna decyzja, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ja czystość pojmowałam, że miałam gdzieś to też z domu wyniesione, że ten pierwszy raz mój to dla tej jedynej osoby. Niekoniecznie to zawsze w moim rozumieniu znaczyło, że dopiero po ślubie, tylko dla tej jedynej, więc jakbym już była pewna, że ta jedyna, no to nie wiadomo, co tam mogło się zdarzyć, ale kiedy Kari mi o tym powiedział, to na kilka minut pamiętam, że po prostu mnie zatkało, nic nie mówiłam i powiedziałam mu, że ja muszę o tym pomyśleć, a on sytuację przedstawił w ten sposób,
że postawił na szali, że albo tak, albo raczej nic z tego nie wyjdzie. Na tyle mu na tym zależało. Tak to przynajmniej zapamiętałam. Może nie powiedział tego bezpośrednio, ja to w jakiś sposób tak odebrałam. Odważnie powiem ci, ja to tak gdzieś tam odebrałam. Ja nie przypominam sobie, żebym ja tak powiedział, ale... No, ale dobrze, że tak zabrzmiało. Dobrze, że tak zabrzmiało. Tak odebrałam, tak. I musiałam to na kilka dni gdzieś tam sobie przetrawić, bo bardzo mi już w tamtym momencie zależało na tym związku. I w tamtym momencie, no nie miałam tego pragnienia, ale poprosiłam bardzo Maryję o to. Gdzieś się przypomniała mi właśnie Maryję jako ten ideał kobiecości, takiej czystości, najpiękniejszej dla mnie, tak? Najpiękniejszej takiej kobiety, najdelikatniejszej. I wiedziałam, że Maryja może mi tutaj pomóc, więc poszłam do niej i bardzo gorąco o to prosiłam, żeby takie pragnienie w moje serce wlała. Powiedziałam, że to będzie dobre. Gdzieś tam wiedziałam, że to będzie dobre. I po kilku tygodniach pamiętam, że to pragnienie we mnie się pojawiło i też o tym powiedziałam dla Karima i właśnie w ten sposób wyszliśmy gdzieś tam na wspólną drogę, ale też wcześniej właśnie zapytałeś, czy to... Czy nie poczułeś, że to dziwne? Że albo, czy się tego nie przestraszyłeś? Trochę było dla mnie to dziwne, bo nigdy o tym nie myślałam. Tak dla mnie to było naturalne. Też może wynikało to z mojego troszkę skrzywionego obrazu związku, bo dla mnie teraz taki związek, w którym my jesteśmy, to jest zupełnie coś innego. Wiem, że to jest tak dobre, prawdziwe, ale miałam skrzywiony obraz w ogóle relacji damsko-męskiej, bo jak wcześniej wspomniałam, miałam taki moment w swoim życiu, gdzie się nawróciłam do Pana Boga i wtedy zobaczyłam, co ja w ogóle robiłam, że to wszystko było nie tak i moje relacje wyglądały zupełnie inaczej i tam związek się zaczynał właśnie od pocałunku, tak, więc dla mnie to było nawet naturalne, że nasz związek może wtedy by się zaczął, kiedy Karim by mnie pocałował, on mi tu mówi, że, że pocałunku nie będzie i że on nawet by chciał, żeby był przed ślubem, tak. Tak, to było na początku samego związku właściwie. Karim, zanim zaczęła się twoja historia ze wspólnotą miłosierdzia, przeszedłeś przez życie czystą stopą? W sensie nie połamały cię jakieś uzależnienia, jakieś bóle, jakieś pornografie, jakieś inne świństwa? Zawsze byłeś taki biały jak dzisiaj w studiu? No niestety, naprawdę niestety, ale nie. Ja byłem... No z takich uzależnień swego czasu oczywiście. Ja nie żyłem w komunii z Bogiem przede wszystkim swego czasu. Ja byłem też uzależniony od masturbacji przez bardzo długi czas, nawet już po swoim nawróceniu. Nie mogłem się z tego jakoś wydobyć. No bo to potężne smoczysko, pięciogłowe, nie? Tak, dokładnie. Ja byłem bardzo zanurzony w tej nieczystości, w tej sferze nieczystości. To było naprawdę, to było wielkie takie, wielkie zniewolenie. No to niestety. Jak zaczęło się to wyjście? Bo to jest, wieszcie, istotą tych naszych spotkań w 12 krokach jest to, że ludzie bezsilni wobec czegoś, poddając się, otrzymywali pomoc. Jak przyszła ta pomoc do ciebie? Znaczy, ta pomoc do mnie przyszła trochę inaczej, bo ja zbytnio nie byłem świadomy swojego życia, tego, co ja robię. Nastał taki dzień, taki moment w moim życiu, że Bóg zechciał, żebym się nawrócił. I już nie wchodząc... Zawsze tego chciał. No tak, dokładnie, zawsze tego chciał, ale... Ale nastał dzień, kiedy to ty zechciałeś. Nastał dzień, no, kiedy na pewno jakąś zgodę na to wyraziłem. Aha. Chociaż pewnie nie było to świadome, bo to było dla mnie totalne zaskoczenie, kiedy ja się nawróciłem. Ja po prostu w skrócie, tak mówiąc, pierwszy raz sięgnąłem do Pisma Świętego i do Nowego Testamentu. I w momencie, kiedy zacząłem to czytać, to wtedy nastąpił zwrot o 180 stopni w jednym momencie. I to tutaj wszystko się zaczęło, tak? Tutaj wszystko się zaczęło. Moja cała walka o świętość, tak? O czystość. Tutaj wszystko się zaczęło. Natomiast już takie całkowite wydobycie się, wyjście z nieczystości zawdzięczam Maryi. Muszę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest zasługa wstawiennictwa Maryi.
Cieszę się, że o tym mówisz. Zaraz będziemy wracać do tego wątku, do tej odzyskanej niewinności przez ciebie dla Eweliny. Kochani, jeżeli myślicie, zwłaszcza po tych szaleństwach walentynkowych, które przed chwilą się przetoczyły, że tak naprawdę istotą tego waszego spotkania jest seks w każdej porze dnia i nocy, zawsze i wszędzie, niezależnie czy będziecie kiedyś małżeństwem, czy nie, to wiedzcie, że bardzo często, jeśli nie zawsze, generuje to raczej śmierć niż miłość i radość. Że pornografia i onanizm, która naprawdę nie jest seksem i nie ma tak naprawdę nic wspólnego z tym niesamowitym spotkaniem dwojga ludzi w małżeństwie, jest w stanie zniszczyć was do imentu. Spowodować, że nigdy już związek relacyjny z waszą żoną czy z waszym mężem nie będzie mógł być prawidłowy. Ale nawet w takiej sytuacji, w której znalazłeś się uzależniony od tych potworności. Kiedyś podekazywaliśmy tutaj świadectwo Teda Bundy'ego, który trafił na krzesło elektryczne w wyniku korzystania z pornografii, coraz głębszego w nią wchodzenia. Zawsze możesz wołać o pomoc i ona może przyjść. Bartek Różycki, który komiksem od czasu do czasu nam służy, by przybliżyć kroki, daje pewien trop, jak tak naprawdę uwierzyć w to, że jest ktoś zainteresowany tym, by ci pomóc, niezależnie jak głęboko wyładowałeś się w uzależnienia, które mogą absolutnie zniszczyć nie tylko ciebie samego, ale wszystkie relacje, które będziesz próbował zbudować w życiu. A dziś w naszym studiu Karim Messaoud i Ewelina Głódź, świadkowie narzeczeństwa, świadkowie, którzy potrafią czekać, kochając.